Pszczółka już na podbiale. Proszę bardzo. Druga, o. I jedna siedzi mi tu. Co ona tu chce, widzicie? Poleciała. O, kolejna na podbiale. Ostro. Jeszcze tu wszędzie są kwiatuszki. I pszczółki już. Pierwszy pożytek. Ostro tu rąbię krokusa. Cała w pyłku. Obnóża pełne. Więcej tu krokusików jest posadzone. Tutaj niedługo też wzrośnie. Tutaj mamy. Jest lipa. I są krokusy. Wieloletnie pszczoły będą na nie latać. Ale jest słychać. Ale jest słychać. Kwitnie wierzba. Pierwszy porządny pożytek. Ale latają. Ale ta czarna pszczoła mnie zaintrygowała. Tutaj jest. Ale pachnie. Rąbią pyłek z wierzby.
Rzepaczek jest o, już prawie gotowy. Gdzie nie, gdzie już się kwiatek pojawia. No. Dziewczyny są zapracowane. Lawendy odwiedzają czmiele. Pszczoły jeszcze nie widziałem. Raczej czmiele. I to różne barwy. No, jaki ładny zielony.
Czy pszczoły chodzą na wrotycz? No pewnie, że chodzą. Mamy tutaj dwie koleżanki. Szukam dalej. Jakieś dziwne biedronki. Chińskie. Na pewno nie za dobre dla naszego środowiska. Tu mamy więcej wrotyczu. Szukam jakiejś pszczoły. O, lata. Jakiś pyłeczek ma. Cześć koleżanko. Niechętnie latają na ten wrotycz, bo ma w sobie substancje trujące, ale widać, że potrzebują czegoś tam i sobie pobierają. Kolejna pszczoła na wrotyczu. To jakaś oska. Ładnie słońce dzisiaj świeci. Jutro ma się pogoda pogorszyć. Co zrobić? Rozchodnik okazały, mówi się też wielki, całkowicie mrozoodporny. Zobaczcie, on jeszcze nawet nie kwitnie. A co się dzieje tutaj? Pszczoły już go atakują tutaj ostro. Widzicie to? On jeszcze nie kwitnie, a już jest pełno pszczół na nim. Coś tam zawsze sobie zabiorą. Ja mam go tutaj posadzonego wzdłuż. Tam jest moja pasieka. Polecam wszystkim pszczelarzom, żeby sobie sadzili rozchodnik okazały. Proszę, jak ładnie rąbią. Co tutaj się w ogóle wyprawia? Bardzo ładnie, to mi się podoba. Wszędzie ich tu pełno.